Siemano, pierwszy raz w życiu nagrywam, znaczy właściwie pierwszy raz w życiu będę montował, ale nagrywam już któryś raz vloga. Tym razem dzień z życia, dzień jedzenia, jak kto woli. Znaczy będzie dzień z życia, bo opowiadam też o swojej suplementacji, o obecnym splicie, o wszystkim, co się u mnie dzieje. Może będą jakieś małe urywki z treningu. Za chwilkę zaczynam swoją poranną aktywność. Jeżeli jest ciepło, to zazwyczaj wiadomo, wychodzę z Wilsonem, ale dzisiaj no troszeczkę no, nie będzie, nie bardzo jest robić kroki w takiej temperaturze, w takiej pogodzie, bo sami wiecie, jak to teraz jest zachorować. Wszystko jest powiązane z czymś, co nie można, czego nie można wymawiać. Boże, czujemy się trochę jak w Harry Potterze, wiecie. Człowiek, którego nazwiska nie można wymawiać. No ale więc mam bieżnię, sobie ogarnąłem taki mały prezent. Na zimę będzie w sam raz, żeby właśnie tą aktywność wykonywać na niej. No i za chwilkę po zrobieniu swojej tej aktywności, to jest 35 minut, robię ją w każdy dzień oprócz treningu nóg, czyli 2 razy w tygodniu nie robię, czyli 5 sesji po 35 minut wychodzi i śmieszny myk, bo oczywiście Dawid teraz zaczął liczyć kroki. Nie patrzyłem na to przy wyborze bieżni, ale obok zegarka ma opcję kroków, która pokazuje mi te, ile tam zrobiłem. No więc 35 minut daje 4000 kroków. No i tak oprócz dnia nóg rozpoczynam swój dzień albo spacerem z Wilsonem, albo właśnie bieżnią. No i oczywiście, jeżeli nawet robię bieżnię, to potem po śniadanku i tak Wilson musi być wyprowadzony, bo swoje potrzeby psiaczek oczywiście ma. No więc zaczynam swoje chodzenie, słuchawki, odcinam się od świata i potem przechodzę dalej. Dobra, 4000 kroków zrobione, trochę spotniały, 35 minut, także czas na lekki prysznic, ale przed tym zacząłem stosować olejki CBD, 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 jak zwał, tak zwał. I powiem wam, że widzę różnicę. Osobiście zacząłem je stosować 23. Dzisiaj mamy już 14. Tak, 14, wczoraj był piątek 13. W tym roku świetnie. No ale nic nie stało na szczęście, także chyba tylko zabobon. I wracając do olejków CBD, powiem wam, że sen naprawdę uległ poprawie, ale nie chcę nic tu reklamować, nie chcę mówić, że jakąś firmę i tak dalej, procent rabatowy, ponieważ są sprzeczne opinie. U niektórych nie działa, u niektórych działa. Ja też zresztą mówiłem, że nie działa, musiałem trafić na dobrą firmę widocznie. Jeżeli chcecie, to napiszcie w komentarzu, to podam tą firmę. Jeżeli nie, no to po prostu spróbujcie, jaką tam chcecie. To praktycznie wszystko jest to samo. No i ja używam 10% stężenia. 3 do 5 kropli przed snem. Także. Dobra, w miarę ogarnięty, więc bierzemy się powolutku do kolejnej części dnia. Zabieramy się za kolejną część dnia i będziemy robić vacuum. Także pokażę wam, jak wygląda vacuum. Od razu zobaczycie, jak wygląda moja klatka po zabiegu. Jeżeli chcecie zobaczyć, o czym był zabieg i tak dalej, wiadomo, giną, ale po prostu się dowiedzieć, jak przebiega, ile trzeba zapłacić, czy bolało, to zapraszam do materiału, który nagrałem niedawno, jest na kanale. No a tymczasem przechodząc. Ups, paluch out. Okej, waga dla pytających około jest 116 kg. Co robimy? Wypuszczamy całkowicie powietrze, czyli. Jak widzieliście na koniec vacuum, nie puszczam brzucha tak, żeby on tam leciał sobie do sąsiada aż przez lustro, tylko staram się go spiąć nadal i potem przytrzymać, bo o to chodzi, żeby kontrolować ten brzuch cały czas, nawet po puszczeniu tego vacuum. I takie robię sobie 5 serii po 20 sekund. Tutaj wiadomo, było tylko pokazało, więc zaraz się wezmę tak naprawdę na takie prawdziwe 20 sekund i potem przechodzę do robienia śniadanka. O, plecy w kadrze. Nie da się powiększyć. Chciałem zabłysnąć. Widzicie? To jest moja magia technologii. Jeszcze nie wiem nic, ale będę się uczył. No i dobra, zanim zrobi się kolejny posiłek, to
taka trochę kryptoreklama, no ale używam tych suplementów, więc czemu mam nie mówić. Tak jak wspominałem, czy glutamina jest dla każdego, wspominałem o tym w poście właściwie. No nie, jeżeli jesteś po prostu zawodnikiem, znaczy zawodnikiem, osobą, która interesuje się tym sportem i chce po prostu się bawić, dobrze ćwiczyć, no to są lepsze suplementy, takie jak omega-3 czy witamina D3K2. Będą ważniejsze i lepiej, żebyś wydał na nie pieniądze plus na jedzenie. No ale jeżeli chcesz zmaksymalizować, no to wiadome, glutamina wtedy się przyda. Glutamina lepiej kichy, więc zmieścisz więcej michy. Cholera, dzisiaj rymy. Dzisiaj dobry dzień ogólnie. Przynajmniej tak się zaczął. No i dzień push, czyli poprawa mojej najgorszej partii. Ale zobaczycie, kiedyś będzie najlepsza, to wam mogę obiecać. Znaczy najlepsza może nie, ale będzie satysfakcjonujące. No to dobra, zaczynamy sobie. Glutamina z rana 20 gramów, Steel Joint 20 gramów. Bardzo fajny też suplement, widzicie, MSM, Boswellia i tak dalej. Bardzo dużo rzeczy na stawy Steel Joint, zresztą wow, Sherlocku. Shakerek 7 Nutrition, wiadome, żeby trochę kryptoreklamy. I tutaj trochę więcej suplementów, ale wymienię wszystkie. Nie będę może mówił dawkowania, no bo wiadomo, to się wszystko dobiera indywidualnie. Tutaj mamy magnez, mamy stak witaminowy. Wiele osób mówi, że to jest niepotrzebne i tak dalej. Już widzę, jak wszyscy dobierają ilość witamin, którą, no wiadomo, wszyscy są idealni w diecie i wszystkie warzywka i tak dalej, owocki jedzą. No wiadomo, że jedzą, ale no zawsze są niedobory, szczególnie jeżeli ważysz więcej, ćwiczysz ciężej i tak dalej. Także tutaj mamy, tak jak wspomniałem, stak witaminowy, berberynę, mamy ale, bo pierwszy posiłek, zobaczycie za chwilę, jest dość duży, bo lubię duże śniadanie. Poza tym potem mam jeszcze trochę pracy, chodzenia, zakupów zawsze, więc lubię sobie zjeść dużo i zresztą z rana mam największy apetyt. Jest tutaj też arjuna. Oczywiście na cholesterol, do tego jest horsetail, taki nieznany suplement, ale powiem wam, że naprawdę fajnie działa dla kobiet szczególnie, a zostało mi go dużo, więc no. Więc czemu go nie wykorzystać? Mamy magnez, mamy witaminę C, 1 gram, oczywiście ją bardzo łatwo dostarczyć z papryki, ale no, ale mamy ją sobie tutaj. Pamiętajcie też, że ja z supli dużo dostaję za współpracę z 7 Nutrition, więc używam ich, dlaczego nie? Więc no mówię, nie wszystkie suple bym tak ślepo rozpisywał, no ale witamina C, no to moim zdaniem to taka podstawa. Poza tym gram witaminy C jeszcze nikogo nie zabił. Omega 3, tak jak widzicie, ponieważ nie jem dużo tłustych ryb. Do tego kurkumina tutaj jest z piperyną oczywiście i do tego tutaj jest też NAC. No, to tak z grubsza tutaj wszystkie suplementy, widzicie, trochę ich jest. Zaraz z glutaminą i Steel Jointem pójdzie podczas właśnie tego, jak robi się jedzonko, probiotyk jeszcze. No i tyle. Nie jem probiotyków cały rok, ale czasami okresowo wrzucam, szczególnie gdy są takie... A, jest jeszcze kolostrum, które teraz testuję. Czy ocenić już mogę? Nie wiem, bo no nie ciągam nosem i tak dalej, więc może ta działa, może nie działa. Także no, lecimy dalej. Pomysłowy Dobromir. Wiecie, czemu tak nagrywam? Bo zrobiłem tak tragicznego placka, że jeszcze w życiu nie zrobiłem takiego placka. No po prostu magia, tragedia. No, ale tam jest placek w środku, ma truskawki. Obok jest mąka ryżowa razem z kakao. Na placku troszeczkę polałem, żeby wyglądał sosem zero. Makro tego posiłku, teraz powaga. 55 gramów białka, 150 gramów węglowodanów i 15 gramów tłuszczu. Tak jak powiedziałem, śniadanie lubię jeść dość obfite. Na koniec dnia wam powiem, ile jest dokładnie tam makrosów, bo troszeczkę podbiłem ostatnio, nie dużo, ale stopniowo. Tak jak mówię, waga 116, utrzymuje się dobra jakość, naprawdę dobra jakość. Nie spieszę się, chcę do końca roku ważyć takie 120, ale fajne 120, nie takie, wiecie, tłuste 120. Także biorę się za jedzenie i słyszymy się za chwilę. Powiedziałem po śniadanku, czas na spacer z tym gościem. Pokaż się. No, sam się wyprowadzę. Zuszek. Idziemy. Mądry pies, sam się wyprowadzi. Smyczy nosić nie trzeba. Tak jest, idziemy już. Ostatnio przeczytałem książkę Rafała Paczesia, Grube Wióry. Teraz rozmawiając z Coachito Joe na Instagramie, zaproponował mi przeczytanie tej książki. To jest właściwie na każdy dzień taka jedna
rada, no tak to można nazwać, The Daily Stoic, Ryan Holiday i Stefan Hanselman. Tutaj jak widzicie, macie na każdy dzień, czyli wczoraj, dzisiaj, jakiś tytuł i jakaś krótka opowieść, że tak to nazwę, krótkie przesłanie. Bardzo ciekawa książka, fajnie się zaczyna. Ona nie ma tak jakby takiej kontynuacji. To jest po prostu zbiór zachowań, które mogą nam jakoś pokazać, jak powinniśmy się zachowywać i tak dalej. Pokazać drogę, tak to można nazywać. Że widzicie tutaj October 13, tutaj 14, czyli dzisiaj. Także za chwilkę czytamy. Potem bierzemy się za posiłek przedtreningowy. Okej, okay, kolejny posiłek przedtreningowy. 250 g indyka z sosem musztardowym i do tego klej. W środku jest troszeczkę gorzkiej czekolady, cała kostka, magia, co nie? Ale dodaje fajny smaku, no i te 5 g tłuszczu z posiłku akurat sobie wliczą w tę kostkę czekolady. Także makro tego posiłku 50 g białka, 100 g węglowodanów i 5 g tłuszczu. A teraz co piję podczas treningu? Tutaj mamy jeden shakerek, to jest po treningu akurat, czyli ten, i tu mam 15 g EAA. Ponieważ mam dość długą drogę do domu, to sobie po prostu to piję i potem biorę się za posiłek. A w czerwonym bidonie mamy 80 g dekstrozy, 20 g EAA, 10 g glutaminy, 5 g kreatyny i 5 beta-alaniny. Przed treningiem wezmę sobie kofeinę tylko i to mi wystarczy. W sumie będę zamawiał cytrulinę, jak minie miesiąc, w sensie jak będę mógł już, bo na razie nie chce mi się, po prostu zamówię ją, jak będę mógł zrobić zamówienie od siódemki, także no a to za parę dni, więc wszystko razem pójdzie i nie ucieknie, także tak to wygląda podczas treningu. Jesteśmy już po treningu, wracam do domu i pomyślałem sobie, że zamiast nagrywać tam jakieś małe urywki i tak dalej, to na następnym materiale po prostu skupię się na całym treningu. Opowiem Wam o tym, jak teraz wygląda moja filozofia treningowa, że tak to nazwę i tak dalej, żeby to było tak fajnie, jasno posklejane wszystko naraz, a nie, że będziemy latać z materiału na materiał. Więc zrobiliśmy po prostu push, także zaraz widzimy się na posiłku potreningowym. No i tak jak wspominałem, posiłek potreningowy, czyli 200 g węglowodanów, 60 g białka. Tutaj mamy płatki, na dole jest trochę borówek i mąka ryżowa z izolatem. Podczas zawsze lubię coś oglądać, więc jest materiał Kuby z zawodów. Bardzo fajny materiał, w ogóle Kuby kanał spoko się rozwinął. I co do suplementów, jedyne co biorę po treningu to magnez, nie używam żadnej berberyny i tak dalej, zresztą nie powinno się jej używać po treningu, tak samo ala, nic nie używam, bo inaczej sobie radzę z cukrem, wiadomo jak. No, także biorę się do jedzenia i smacznego. Dobra, kolejne papu, 55 g białka i 10 g tłuszczów, tutaj z oleju lnianego, a tutaj miska, która wygląda jakby miał kompleksy. No ale jest różowa, więc jest anaboliczna. I 120 g węglowodanów, czyli trochę malin i kasza manna, czyli też anaboliczna. I anaboliczny kot. Dobra, kolejny posiłek. Tutaj już będzie berberyna i ala. Po jednym tapsie. Mamy tutaj mąkę ziemniaczaną razem z kakao i z masłem orzechowym, czyli węglowodany i tłuszcze. Tutaj mamy białko, troszeczkę warzyw, czyli papryka i cukinia. Lekko keczupem polane, indyk standardowo, 55 g białka, 100 g węglowodanów, 15 g tłuszczu. Dobra, robi się ostatni posiłek, więc postanowiłem omówić suplementację, którą będę zażywał przed snem. Tutaj mamy witaminę D3, nie będę podawał, tak jak mówiłem, to jest indywidualne, ile kto bierze. Do tego mam omega 3, bo tak jak wspominałem, nie jem zbyt wielu ryb. Mam melatoninę, pomaga mi trochę na sen. Za chwilę jeszcze wezmę ten olejek, o którym wspominałem. Mam cystona i liwa. Mimo, że orale nie lecą, to trochę zabezpieczenia jest. Do tego astragalus,
bardzo fajna rzecz, na nerki, na wątrobę. Do tego tutaj mamy znowu kurkuminę na stany zapalne. Mamy jeszcze sobie cynk i to w sumie, jeszcze magnez oczywiście. I to w sumie wszystko. Ostatnim posiłkiem będzie 55 g białka, 80 g węglowodanów i 15 g tłuszczu. To będzie indyk, do tego dwa plasterki serka low fit, właściwie low calorie fit, fit golda się nazywa. I do tego zrobię sobie mąkę ryżową z kakao i posypię wiórkami kokosowymi. Wiele osób się zastanawia pewnie, dlaczego cały dzień jem pitne posiłki tak naprawdę, czy pitne węglowodany. Zauważyłem, że nie siedzi mi to w ogóle na kichach, że nie jestem wzdęty. Fajnie mi się przejada o tak te wszystkie węgle, fajnie się trawi, więc same benefity, a naprawdę chcę się zająć troszeczkę tą moją talią, która nie jest i prawdopodobnie nigdy nie będzie fenomenalna, ale każdy ten procent na pewno się przełoży. Dzięki bardzo, że wytrwaliście ze mną cały dzień. Mam nadzieję, że pierwszy vlog się podobał. Będzie kontynuacja. Może będziemy robić nawet taki tygodniowy. Po prostu z każdego dnia jakąś małą cząstkę. I myślę, że fajnie się to wszystko złoży na w jedną całość. Tak? Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zostaw suba, lajka, łapkę w górę, komentarz. Wszystko, wszystko zostaw. Wszystko zostaw. Zostaw swoje serce dla mnie szczególnie. Chyba już bredzę, bo jest późno i ten olejek zaczyna działać, którego jeszcze nie wziąłem. Także dzięki bardzo, że wytrwaliście. A w komentarzach na dole może napiszcie, co byście chcieli, żebym poruszył. Może jakiś temat, który by was ciekawił. Zawsze można włączyć do tych vlogów. Także dzięki i pozdro.